zaczęliśmy od serca domu, czyli od komina. Za chwilę Wam przedstawię Asię, właścicielkę domu. No i chwilę z nią porozmawiamy o tym miejscu, co tutaj tworzą i jakie są plany na przyszłość, jak długo to trwało i tak dalej. Także Asiu, już słyszałaś wszystkie pytania? Przedstawiam Wam Asię, właścicielkę tego pięknego obiektu, tego pięknego miejsca. No i moje pierwsze pytanie. Co Was skłoniło do tego, żeby, bo muszę Wam wytłumaczyć jeszcze w pierwszej kolejności, że miejsce to znajduje się naprawdę na takiej dziczy. Tutaj nie ma nikogo, tutaj nie ma sąsiadów, tutaj naprawdę jest, można poczuć... No jest taki... sąsiad, 3 kilometry obok. No, to 3 kilometry to już jest daleko, więc no moje pytanie, no bo jednak Ty z Poznania, prawda? Tak. Mąż z Gdańska? Z Warszawy. Z Warszawy, przepraszam. No, ale potem mieszkaliśmy w Trójmieście. Zawodowo nadal pracujecie w mieście, ale tak. Pozwalacie sobie na to, że nie jeździcie tam codziennie, więc tak, to też tak. Fajne rozwiązanie. I w zasadzie od ilu lat już mieszkacie tutaj na stałe? Znaczy, od 6? Tu mieszkamy teraz 6 rok. 6 rok. 6 rok już mieszkamy na stałe. No na początku jeździliśmy codziennie do Trójmiasta. To nie jest jakoś tam daleko, bo to pół godzinki. Mhm. To nie jakoś normalne. No to podobnie mieszkając jak ja. W dużym mieście to jest normalne, że się tyle czasu nie jedzie. Więc wyjeżdżając na obrzeża, jak jest dobre połączenie, to tak samo czasowo wychodzi w miarę szybko dojazd. To na początku jeździliśmy codziennie. Nie? Mhm. Tak naprawdę po pandemii się udało tak to wszystko przeorganizować, że jeździmy dwa, czasem trzy dni w tygodniu tylko. Czyli docelowo mieszkacie tu, natomiast kolejny dom jest w trakcie remontu, który tak. Odwiedzimy za niedługo. I jest ponoć w lepszym stanie, tak, niż ten, który... No, tak, tak. Znaczy, często jak ktoś nas odwiedza, kto jeszcze nie był w tym domu, zanim był wyremontowany i idziemy tam, to jest przerażony. Mhm. Ale my to widzimy troszeczkę inaczej, innymi oczami tak. Na to patrzymy, bo nasz dom był zdecydowanie ten, w którym już mieszkamy, w zdecydowanie gorszym stanie niż tamten. Więc i się da. No, da się. Więc my nie jesteśmy tym remontem tak przerażeni. Mhm. Jak długo robiliście tutaj, żeby to było w takim stanie, jakim jest? Wiesz co, o dziwo, to bardzo szybko nam się udało wszystko zrobić. Mhm. Do tej pory sami nie wiemy, jak to się stało. Mamy taką teorię, że dom się sam wyremontował, bo w życiu byśmy nie pomyśleli, że to się uda zrobić w tak krótkim czasie. Tak naprawdę zajęło nam to 2 lata. 2 lata. Tak, 2 lata generalny remont, rok takie grube budowane rzeczy wszystkie i rok wykańczaliśmy, więc to naprawdę się jakoś tak jestem udało. Pod ogromnym wrażeniem, ponieważ Asia, wszystkie te smaczki, które Wam tutaj pokażę i to wszystko, co będziecie widzieli w trakcie tego filmu, jest dziełem Asi, jej Dziękuję. Zmysłu artystycznego. Cieszę się, i tego. Że się podoba. No bardzo podoba, ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, ale to myślę, że jakby każdy, kto tutaj by wszedł, zobaczyłby ogrom pracy i no tam o pieniądzach to już nie mówimy, to się tam wiesz, nie? Nie, no wbrew pozorom naprawdę my się staramy używać takich rzeczy ogólnodostępnych, zwykłych, z drugiej ręki, gdzieś tam od kogoś, które gdzieś tam dostaliśmy, coś przerabiamy, coś trochę... Taki to się nazywa upcycling design, redesign, czy zmieniamy czasem zastosowanie różnych rzeczy, nie bazujemy na żadnych jakichś tam drogich meblach i innych jakichś takich rozwiązaniach. Bo wbrew pozorom tego typu meble są niekiedy o wiele tańsze, a czasami nawet za darmo je dostajemy gdzieś niż... Tak, tak. No teraz już w ogóle na wsi jest poszła fama, że Jacek zbiera takie różne rzeczy, więc często dostajemy informacje, że... Słuchajcie, w opisie filmu zostawię Wam namiary do Asi i do Jacka, jakbyście coś mieli na zbyciu. Jakieś graciarni, to my się chętnie tym zaopiekujemy i potem Jacek no, coś tam przetwarza, jeszcze cały spichlerz różnych mebli stoi, czeka, ale to zawsze coś z tego potem się wyciągnie, wyłowi i coś tam się z tego robi. Tak jest. Tak jakby historią całego domu nie będę już Wam tutaj jakby opowiadać, bo tak jak mówisz, tyle razy już to i opowiadałaś i jest to wszędzie gdzieś opisane, czy umarte na blogu i tak dalej, ja Wam wszystko podlinkuję, żebyście mogli sobie poczytać, jeżeli jesteście zainteresowani, natomiast ja Wam pokażę, jak zwyczajnie można z ruiny, no, z ruiny, można tak powiedzieć, tak, tak. Można tak powiedzieć, można zrobić piękny dom, no to się po prostu nie da, to się uda, słuchajcie, to się musi udać i to się musi udać. Dla mnie to, ja zawsze powtarzam, odwiedzanie takich miejsc to jest ogromna inspiracja i tak podbudowuje, że zwyczajnie wszystko można.
Dziękuję Ci, Super. Asiu. Tak. Cieszę się, że się oczywiście jeszcze się spotkamy tam w tym drugim domu i tak dalej, także do zobaczenia. Tutaj mamy serce domu, czyli komin. Po raz dziesiąty tą scenę nagrywam, słuchajcie, głupawka już się wkrada. No i Asiu, teraz pokaż to, otwórz te drzwi. Wiadomo, że już jest łazienka, ale... Tu była oryginalnie wędzarnia. Mhm. Nie było takich drzwi, tylko taka metalowa klapa, pochylona tak jak ściana komina. My to żeśmy domurowali. No, ale sobie... I to jest ten element, za który znienawidziłam Asię. Powiedziałam, że już jej nie lubię. Uwaga, jest tu cieplutko. To jest od razu łazienka z sauną, zwłaszcza jak się w kominku pali, to... No, tak. Hello! Jeżeli chodzi o sam zapach, bo wiadomo, że to była wędzarnia, więc... Tak, czuć cały czas tą taką wędzoną Tak chwilkę. Właśnie, bo weszłam i tak Ale mi się... Ale my to lubimy, jak tak. komuś przeszkadza, to nie polecam robić łazienek w starych wędzarniach. No, jak ktoś nie lubi, to nie polecamy w ogóle starych domów odwiedzać tak, albo remontować. Jak ktoś nie lubi pająków, myszy, że coś stuka, trzeszczy, albo czasem nie ma prądu, to też nie polecamy się przeprowadzać na wieś. Tak. A jak komuś nie przeszkadza, to... Dobry moment, żebyś opowiedziała trochę właśnie o tym, czym właśnie tutaj się zajmujesz, tu na miejscu, bo zawodowo wiadomo też pracujesz, ale oprócz tego macie pole konopi, uprawę konopi, prawda? Tak, uprawiam konopię siewną, z której tłoczymy olej spożywczy i ekstrahujemy olejki CBD z kwiatostanu, a z oleju konopnego, oprócz tego, że jest spożywczy olej, to jeszcze robimy najróżniejsze kosmetyki. Mydła, olejki pielęgnacyjne, kule do kąpieli, no tak wszystko co dookoła tego. Jeszcze polecam olejki CBD i za chwilę, jeżeli masz na stanie, to oczywiście zakupię. Jeszcze teraz świeża partia się robi, więc jeszcze trzeba poczekać z tydzień, dwa i będą gotowe. No. Tak, tak, kochani. Dotarliśmy do miejsca numer 2, stodoła drewniana. No i w zasadzie znajduje się to bardzo blisko tego pierwszego domu. Asia? Chodzimy. A zrobimy bekę? Czy ja już Cię przedstawiałam, Jacku? Nie,
Jacek to jest właściciel. Mąż właścicielki, słuchajcie. O, mąż właścicielki. Och, mój Boże. Ja tu widzę bardzo fajne rzeczy. Ja tylko chodzę w rzeczy. Czarna kuchnia. O, jakie pajęczyny fajne. Szok. To jest okienko. Gustowna tapeta. Pod nią betonik. A pod betonikiem cegiełka. Proszę. No. Można? Można. Tak to jest. To, no to sensowne, jest prawda? Bardzo sensowne. To jest logiczne. No. To jest logiczne. Drzwi oryginalne, ale już coś robiliście z tymi drzwiami? Już robiliście chyba, co? Czyściliście je? Nie. Tak, czyszczone. Bo podejrzewam, że były olejną normalnie. Kompletnie nie spędziłem nad nimi prawie tygodnia. Nie? Nie było? No, nie, tak myślałam. Oni jak malowali, to tak malowali tylko tu. Nie wiem, dlaczego reszty w ogóle nie. No będziesz musiał dokończyć teraz, wie? Pociągnąć pod samą górę. To jest taki żuław piszny. Pomalować tylko w prawym dolnym rogu. To często się zdarza w tym domu. Szybki spacer, czyli tutaj wchodzimy. Tutaj na lewo jest izba. Tutaj jest ta czarna kuchnia. Tutaj przechodzimy na przestrzał. Są duże drzwi z pięknym widokiem. Prawdopodobnie był tutaj no na pewno jakiś ganek, na pewno było to wyjście. W chwili obecnej jest, nawet nie ma schodów. Są podejrzenia, że mógł być tutaj nawet podcień. Tak charakterystyczny właśnie tutaj dla domów podcieniowych na żuławach. Tutaj mamy okienko z czarnej kuchni. Przechodzimy przez piękne dwuskrzydłowe drzwi do izby kolejnej, która przechodzi na dwa pomieszczenia. Ten pokój, wiadomo, jest przechodni. No i tutaj naokoło, czyli jak właśnie kiedyś i w moim domu również, wychodzimy tymi drzwiami, którymi przed chwilą wchodziłam. O tutaj, te turkusowe. No i jeszcze jest strych. Uhu! Tak u góry, jak się wchodzi, słuchajcie, no klimat jest rewelacyjny. Nie będę Wam zdradzać tutaj szczegółów, bo wiadomo, muszę poszanować też tutaj właścicieli prywatność. Natomiast tutaj jest serce domu, to co wzbudza we mnie najwięcej emocji, jak to pięknie wygląda. U góry jeszcze jest zachowana wędzarnia, no i naprawdę po prostu czad komando. Słuchajcie, piwnice moi widzowie lubią najbardziej. Ale myślę, że wszyscy. Ile pajęczy. Ja, no. Można byś na dół. Wlazła. Ty jeszcze wiesz, nie zdążyliśmy nic posprzątać, więc tak jest. No wiadomo, no przecież to jest, wiesz, no. Nie wszystko od razu. My mamy, słuchajcie, od roku czasu jeszcze z piwnicy nic nie ruszyliśmy, więc rozumiem Was. Piwnice. Jaram się. Jaram się jak ten piec. Drugi piec? A ten piec trochę mi się kojarzy jak z tym krematorium. No, trochę tak. Freddy Krueger, nie? No, to są piece. O? A to jest prawdopodobnie właśnie ta część. Ta starego. I moja kopalnia. Ty szukasz tutaj czegoś? Nie, ja odkopuję tą piwnicę, bo ona nie była od 70 lat ruszona. O matko. Nikt tam nie był przez ostatnie 70 lat. No i prawdopodobnie szok. Ta część właśnie piwnicy to jest ta z tego starego siedliska. Mhm. Się okaże jeszcze, który wiek, ale podobno dużo bardziej zaawansowany niż nam się wydawało. Niesamowite to jest. No. Tak. Ale i oryginalne okiennice widzę, no naprawdę to jest, wiesz. Piękności. Ogromne szczęście, że nikt tego nie zdemontował, nie spalił. Bo niestety i tak bywa.
Powiem wam, że bardzo się cieszę, że mogę być w tym miejscu, które jest na takim etapie, czyli totalnej właśnie jeszcze nawet nie rozpierduchy, ale takim pierwotnym stanie. I mam nadzieję, że kiedyś przyjadę tutaj i będę widziała to wszystko po zmianach. Dla jednych może być to obraz nędzy i rozpaczy, natomiast dla mnie osobiście widzę okiem wyobraźni, słuchajcie, jak to będzie wyglądało, jak to można zrobić, jak pięknie tutaj będzie i widzę tutaj zdechłe szerszenie, więc chyba powinnam stąd pójść. W każdym razie mam nadzieję, że chyba z tego miejsca się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że wam się mega podobało, tak jak mi. Mam nadzieję, że chociaż trochę przemyciłam wam tego klimatu, który tutaj jest. Słońce już pomału zachodzi, brakuje trochę światła tutaj w pomieszczeniach, żebym jeszcze jeden dzień na takie miejsca, to jest zdecydowanie za mało. Bardzo dużo rozmów przeprowadziłam tutaj z właścicielami, takich, których oczywiście nie nagrywałam, bo sama chciałam pochłonąć trochę tą wiedzę, tą inspirację, zaczerpnąć tutaj, wiecie, jakby ich po prostu przejść, bo mają już trochę za sobą. 6 lat już mieszkają, 2 lata remontowali, teraz są w trakcie kolejnego tego projektu i mam nadzieję, że będziemy w kontakcie, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze tutaj odwiedzić to miejsce i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dom ma ile metrów, Asiu? O matko, wiesz co, 190 na parterze, 190 parę, bo to jest 13 na 19. Mhm. Jakiś taki planowany czas inwestycji i nie macie jakiegoś... Nie zakładamy, chcielibyśmy w ciągu 2 lat, ale czy to się uda, to nie wiem. No uda się, uda. Wchodzimy w tak zwany time sharing. Mhm. Czyli można sobie wykupić apartament w czasu na dłuższy okres czasu. Jeżeli to się uda, to wtedy to zrobimy szybko, nie? Bo mhm. Aha. Finansowane, to zrobimy szybciutko. Czyli to jest tak jakby w ramach takiego wsparcia przed taki projekt? No tak, chcemy projekt zrobić, że też zaprosić osoby, które chciałyby tu w przyszłości przyjeżdżać na wakacje i wypoczywać, że jakby wesprą ten pomysł odbudowy tego domu i wykupują te wakacje wcześniej. Aha, super. Na okres 5 albo 10 lat dany jakiś tam apartament, teraz jest przygotowywana wizualizacja, żeby było wiadomo dokładnie, każdy mógł sobie wybrać co chce, bo tych apartamentów będzie 5. No tak jak w agroturystyce może być, 5 apartamentów różnych wielkości są. No i można sobie wybrać taki apartament i wtedy przez płatność jakby z góry za tą wakację, tam oczywiście przez prawnika jest umowa przygotowana, żeby obydwie strony były bezpieczne. Mhm. Jak ktoś nie będzie mógł przyjechać, to może jakby oddać pod najem ten, w danym okresie czasu ten swój pokój i wtedy zarabia też na tym, nie? Że wiesz, nie jest, że nie mógł przyjechać stratny, tylko dalej może sobie na tym zarabiać, a my z tego sfinansujemy remont domu. Super. Jak to się uda, to wtedy zrobimy to szybciutko, nie? W ciągu roku planujemy wtedy zakończyć tę inwestycję, żeby już zaczął dom żyć po prostu. A jak nie, no to tak jak będziemy mogli, to będziemy tutaj działać i remontować powoli, zobaczymy. Super. Ja bym chciała się zapytać, w jakim zakresie prac tutaj robisz, jakie prace robisz sam, samodzielnie? Wszystko to, co popsułem, to sam.
Aha, czyli na razie po prostu jesteś tutaj głównym sam. Głównym psem. Głównym psem, tak, no. No nie gadaj, dzieci ze dwa dni pomagały, czy... No ze dwa, trzy dni, tak. Czyli wykorzystujecie dzieci? Tak, oczywiście. To są takie malutkie dzieci, one mają po 21-22 lata, więc... No, małe rączki i tam można... Tak, no. Później do piwnicy je zamykamy. No. Teraz ja! To są drzwi dwoinkowe, czyli góra i dół są oddzielnie. O! A po cóż to? A po cóż, że można zamknąć dół. I wtedy, o, pokażę. Takie to nie wskoczy ci, no dobra, to wskoczy akurat, ale inne zwierzęta nie wskoczą ci do środka, a przy okazji masz przewiew. Czyli koń nie wejdzie. Nie. Nie ma konia! Pod tapetami. Czyli jak zdjęliście tapety? No. Aha. Masz szombą. Dnia 5 kwietnia, april 1870 i nie wiadomo który. Grimer i imię się pojawia dopiero. Jak jeszcze trochę bardziej zakurzę, to wtedy będzie widać. Tapeciarz. A tu jest prawdopodobnie imię i nazwisko właściciela domu. Mhm. Ale to G, zobacz, jest takie jak przy... No to jest takie G albo P nawet. No, nie? Ale tak jest pisane, jak to, które jest wyryte nad drzwiami domu. Nad drzwiami. Mhm. My przypuszczamy, że to była rodzina. Znaczy na pewno to była rodzina. Tutaj, nie? Jest. Tak. Mhm. 1800. O, z pająkami. No, no dobrze. 25. Szok. 1825. GP to jest Bauhauser, czyli właściciel. A chyba to jest CR. Baumeister, czyli ten, co budował. Mhm. Ale nie rozszyfrowane jeszcze imię, nazwisko. Aha. Same inicjały.